atak nożownika w Jaworznie. Ofiara zdążyła jedynie zadzwonić do matki, później straciła przytomność. W Jaworznie, województwo śląskie, napastnik zaatakował ostrym narzędziem 27-letniego mężczyznę. Policja zatrzymała podejrzanego sprawcę. Ofiara walczy o życie w szpitalu. Przed utratą przytomności zdążyła powiadomić o zdarzeniu swoją matkę. Tragiczne wydarzenie w Jaworznie. W poniedziałek 18 grudnia około godziny 16 w Jaworznie, województwo śląskie, 27-letni mężczyzna został zaatakowany przez nożownika. Został odnaleziony na ulicy Kwiatowej, jednak wstępne ustalenia wskazują, że atak miał miejsce przy ulicy Kolbego. Ofiara zdążyła jedynie zadzwonić do matki. Portal jaw.pl przekazuje, że młody mężczyzna, który padł ofiarą ataku w Jaworznie, przed utratą przytomności zdołał zadzwonić i powiadomić o zdarzeniu swoją matkę. To ona z kolei powiadomiła służby ratunkowe. Zaatakowany mężczyzna zdołał jeszcze zadzwonić do matki, która zawiadomiła służby. 27-latek został w stanie krytycznym zabrany do szpitala, przekazała PAP młodsza aspirantę Justyna Wiszowatę z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Na miejscu pojawił się śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a ofiara z poważnymi ranami została niezwłocznie przewieziona do szpitala. Jej stan z początku był określany jako krytyczny. W ciągu następnych godzin młodsza aspirantka Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przekazała, że stan zaatakowanego mężczyzny jest ciężki, lecz stabilny. Policja zatrzymała podejrzanego. Jak przekazuje tvs.pl, ofiara została raniona w klatkę piersiową, jednakże nie ma pewności co do narzędzia zbrodni. Jak podaje Dziennik Zachodni, powołując się na członka rodziny poszkodowanego, nie ma stuprocentowej pewności, że sprawca wykorzystał nóż. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja poinformowała dzisiaj, że udało się zatrzymać podejrzanego w sprawie. Jak przekazuje Radio Z, przebywa on aktualnie w izbie zatrzymań.